Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Koziorożca w horoskopie na marzec 2022 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to witam cię serdecznie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla was przedstawiam, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz przechodzimy do horoskopu. Jak będzie wyglądał nasz dzisiejszy horoskop? Sprawdzimy sobie kartami tarota, co was może czekać w takich sferach życia jak finanse, praca, uczucia i zdrowie. Także oglądajcie film do samego końca. Patrzymy. Koziorożec i Marzec. Finanse koziorożców. Jak będą tutaj wyglądać finanse? Jeżeli chodzi o finanse, moje drogie koziorożce, to ten miesiąc pokazuje mi się tutaj dla was całkiem dobry. Widzę tutaj przejęcie inicjatywy nad swoim życiem finansowym, załatwianie tutaj spraw urzędowych związanych z finansami, ale też jakieś plany z mężczyzną, który ma wpływ na twoje finanse. Może to być ojciec, może to być mąż, może to być inny mężczyzna bliski twojemu sercu, który ma istotny wpływ na twoje życie finansowe. Sytuacja pokazuje się bezpieczna, sytuacja pokazuje się stabilna. Natomiast jedyną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w tym miesiącu, jest to, aby zwracać uwagę na ceny, aby za coś nie przepłacić, aby jakaś cudowna oferta nie okazała się czymś, co jest wam kompletnie niepotrzebne. Po prostu uważajcie na to, co kupujecie i na różnego rodzaju promocje, które po czasie może wyjść, że wcale nie były promocjami, bądź też kupno czegoś, co nie będzie wam totalnie potrzebne i będziecie potem żałować wydanych pieniędzy. Zobaczmy teraz pracę dla osób pracujących oraz osób szukających pracy. Koziorożce. Pracujące koziorożce. I koziorożce szukające pracy. Jak to tutaj wygląda? Oj, jak nerwowo. Jeżeli chodzi o koziorożce pracujące, to moi drodzy, nadal będziecie pracować. Natomiast mam pokazane, że co niektórzy z was są już po prostu zmęczeni swoją obecną pracą. Co niektórzy z was pracują już tam tak długo, że już najzwyczajniej w świecie czujecie wypaleni. A co niektórzy z was pracują krócej, ale czują się jakby pracowali w swojej pracy z 30 lat i są już tym wszystkim tak bardzo zmęczeni, znużeni i chcieliby tutaj troszkę odpocząć. I co niektórzy z was właśnie będą mieć szansę na odpoczynek? Jest tutaj pokazany jakiś urlop. Jest tutaj pokazane jakieś zwolnienie, które masz szansę w tym miesiącu wykorzystać, drogi koziorożcu. A co niektórzy z was mają szansę pracować w domu, bądź też przy domu? To jest tutaj pokazane bardzo mocno, bardzo intensywnie. Tak czy inaczej, jeżeli masz stałą pracę, to twoja praca jest bezpieczna, na pewno jej w tym miesiącu nie stracisz. Będzie tak, jak było wcześniej, jak było miesiąc wcześniej, jak było 2 miesiące wcześniej, jak było rok wcześniej. Nic w tym miesiącu się nie zmieni. Będzie tak, jak było do tej pory. A jeżeli chodzi o osoby, które pracy szukają, to bardzo nerwowy miesiąc. Widzę tutaj niesprzyjające wam otoczenie. Ludzie będą was bardzo denerwować, ludzie będą was bardzo prowokować. Widzę tutaj kłótnie, sprzeczki, konflikty i przez to wy zamykacie pewien rozdział w swoim życiu. Nie widzę tutaj znalezienia nowej pracy, gdyż zbyt nerwowa atmosfera jest przy was. Ja tak naprawdę myślę, że otoczenie, które przy was jest, to was blokuje na znalezienie pracy. I wy, jeżeli zmienicie otoczenie bądź ograniczycie kontakt z osobami, które was blokują
znalezieniu nowej pracy i wy sobie doskonale zdajecie sprawę z tego, że te osoby was blokują. Jeżeli zakończycie znajomość z tymi osobami, to na pewno będzie wam tutaj łatwiej przejść swoistą transformację i znaleźć nową pracę. To jest na pewno tutaj pokazane. A zobaczmy teraz, moi drodzy, uczucia, single i pary. Jeżeli chodzi o singli spod znaku koziorożca, mam pokazane, że wy troszkę zamykacie się w swojej własnej skorupie. Jesteście mało uczuciowe, nie dopuszczacie do siebie mężczyzn czy też kobiet. Tak naprawdę jest tutaj pokazane to, że wy zamykacie się w takiej swojej własnej enklawie od wielu tygodni, miesięcy czy też lat i nikogo do siebie nie dopuszczacie. Jest to dla was złe, gdyż was blokuje na poznanie po prostu nowej osoby. Widzę tutaj to, że będzie szansa na poznanie nowej osoby. Jest tutaj pokazany mężczyzna, starszy mężczyzna, mężczyzna bardzo wykształcony, mężczyzna posiadający pewnego rodzaju wiarę, że ta moralność jest w jego życiu bardzo ważna, bardzo istotna i myślę, że będzie to dobry mężczyzna. Ale to, czy ty wejdziesz w ten związek, czy zechcesz to kontynuować, będzie zależało tylko i wyłącznie od ciebie, gdyż na razie ty jesteś zbyt chłodna i nie dopuszczasz do siebie nowych osób. Szansa będzie, ale tylko od ciebie będzie zależało to, czy wykorzystasz tę szansę, czy pozwolisz na to, aby miłość zawitała wraz z wiosną do twojego życia. A jeżeli chodzi o związki, nerwowo. Nerwowo. Ja mam tutaj pokazane przepychanki, takie udowadnianie racji na siłę z tym partnerem. Tutaj też jakieś nieprzyjemne sytuacje związane z dziećmi są pokazane w kartach Tarota. Jakieś takie szarpanie wzajemne. Każdy chce swoją rację na wierzchu mieć tutaj. Mało uczuć, dużo tutaj jest rywalizacji. Warto zwrócić też uwagę na to, aby twój partner cię w tym miesiącu nie oszukał, gdyż to oszustwo no, po prostu wyjdzie na jaw. Także to zależy, jak ty na to spojrzysz, drogi koziorożcu. Tak czy inaczej, miesiąc jest pokazany dość nerwowo. Mało tutaj miłości, a więcej rywalizacji. A chyba jednak w związku nie powinno chodzić o to, aby rywalizować ze sobą i walczyć na śmierć i życie i za każdym razem udowadniać swoją rację, tylko jednak, aby czasami może pójść na kompromis, zrozumieć też drugą osobę i pozwolić na to, aby druga osoba zrozumiała nas. Popatrzmy na zdrowie. Jeżeli chodzi o zdrowie i osoby spod znaku koziorożca, to nic złego tutaj nie jest pokazane tak naprawdę. Nic bardzo groźnego. Widzę tutaj wydatek pieniędzy na wizyty prywatne lekarskie, gdyż jakaś dolegliwość może być tutaj nawracająca z przeszłości. To na pewno karty Tarota chcą tutaj zaznaczyć. Warto zwrócić uwagę na swoje gardło, na swoje struny głosowe, jak również na jakieś niedobory w organizmie, brak jakichś mikroelementów. Dobrze by było tutaj krew sobie przebadać, gdyż to jest tak naprawdę pokazane. Nic strasznego tutaj nie ma, ale dość spory wydatek na lekarza prywatnego lub na leki jest pokazany w tym miesiącu, także na to warto zwrócić uwagę, abyście już teraz to po prostu mieli w swojej świadomości. Ślicznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, to oczywiście proszę Was, abyście zostawili serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie filmy do samego końca. A ja tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego. Jeżeli ktoś potrzebuje porady indywidualnej, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego, pięknego.
cieplutkiego i słonecznego marca.